Witam. Dzisiaj mamy coś takiego jak sprężyny regulowane STKW do platformy MQB. Akurat tutaj mamy do kupry Formentora, ale one pasują również do Tiguana, do Ateki, także do kilku aut. No i ogólnie są też do pozostałych aut z tą platformą. Będą pewnie minimalnie inne, ale z grubsza będą wyglądać tak samo. Sprężyny regulowane, jak może ktoś oglądał nasze filmiki, to wie, że są to sprężyny, które pozwalają nam w pewnym zakresie na regulację obniżenia. Jest to taki prostszy gwint, można powiedzieć. Szczególnie stosowane są w autach, w których mamy elektroniczne amortyzatory. Zresztą są właściwie do takich nowych aut produkowane. Dlatego, gdy ktoś chce zostawić seryjne amortyzatory, a nie chce wydawać tyle pieniążków, żeby kupić zawieszenie gwintowane, to właśnie alternatywą dla zwykłych sprężyn sportowych, na których uzyskuje się jakieś tam obniżenie dedykowane przez producenta, może zamówić sprężyny regulowane, które właśnie pasują na seryjny amortyzator i dają nam opcję regulacji. Jak widać, w pewnym zakresie ta regulacja tutaj się odbywa. No myślę, że gdzieś około 3 cm spokojnie można tym wyregulować. Zatem obniżenie, przypuśćmy, od 2 na przykład do 5 cm myślę, że można czymś takim osiągnąć. No i dalej zachowujemy ten amortyzator z elektroniczną regulacją twardości. Taka tuleja, zależnie od auta, albo jest montowana na amortyzator, albo, tak jak tutaj prawdopodobnie w tym przypadku będzie, to już instrukcja nam pokaże, jest montowana od góry do poduszki, tak? Czyli to jest, ta regulacja działa wtedy od góry. Tutaj dodatkowo w przypadku sprężyn ST, jak i gwintów ST, możemy zamówić sobie dwie rzeczy indywidualne. Po pierwsze, za dopłatą można zmienić kolor sprężyny. To jest typowy kolor akurat KWST, ten żółty. Oraz, jak widzicie, można wykonać swój napis. Oczywiście ilość znaków jest ograniczona, ale można taką kustomizację sprężyn i gwintów ST zrobić. Tylko w gwintach ST KW nie oferuje takiej opcji. Czyli tutaj mamy sprężynę przednią i regulację przednią. To nam zastępuje przednią seryjną sprężynę w ten sposób. Ok, może ustoi. Odboje skrócone, jak widać, nawet jest ich sporo w zestawie, gdyż pewnie w zależności od tego, jak sobie obniżamy, to możemy zastosować wyższy, niższy odbój. Lub też w zależności od modelu auta, do którego to idzie. Także mamy te odboje i tutaj mamy tył. No, tył jest praktycznie bardzo zbliżony do typowego rozwiązania z zawieszenia gwintowanego, czyli mamy na tyle osobno amortyzator, mamy osobno sprężynę i tą regulację, tak? Również, tak jak widać, tylne sprężyny zostały sygnowane naszym napisem, bo oczywiście dotyczy to zarówno przodu, jak i tyłu. Także sprężyna na tył wygląda następująco i też, no, zakres obniżenia myślę, że podobny jak z przodu, gdzieś około 3 cm można regulować sobie te obniżenia na tyle. Tutaj już chyba nam to nie ustoi, więc postawimy to do góry nogami. Klucz do regulacji jeszcze tu będzie, a nawet dwa, bo mamy z przodu nietypową, o, dużą taką nakrętkę. Więc taki klucz nietypowy do przedniej, no i typowy klucz KW ST do tylnych regulacji. Także tutaj te odboje. O, ten nie wyjdzie, ten. Dobra. Sprężyna. Sprężyna na tył numer 2. Tak ją sobie położę tu. No i regulacja na tył. Odboje. No, to już wszystkich nie będę wyjmował, bo to nie ma sensu. Niech sobie tu leży. No i ta regulacja górna na przód, o której wspominałem. No i druga.
Druga sprężyna przednia również z danym napisem. Także zestaw sprężyn regulowanych od KW bądź od ST, czasem występują z KW, czasem występują z ST, ale bądź co bądź to praktycznie jest ten sam produkt pochodzący od KW. Także zapraszamy. Na razie, cześć.